Tadeusz Różewicz, głos. Było tyle słów obojętnych i ostrych, a na twarzach tylko grymas. Dzień teraz trudniej nam przeżyć niż naszym rodzicom. Przerażenie i rozdarcie, chłoptanie życia gorączkowe. Strąceni, niedojrzali, z otwartymi ustami uciekamy krwią. I nie było pory rozkwitania. Było rozdarcie, nienawiść. Niechęć wzajemna i grymas, był zaułek ślepiej płaskiej twarzy murów dziobate od sardy. Wywalani z bydlęcych wagonów stado, pędzone razami, rykiem obok tylko łapy psów, łapy psów, łapy psów. Ja wiem, nie trzeba. Ja wiem. Ja wiem, ale kiedy przyjaciel wyciągnie rękę, zasłania mu głowę jak przed ciosem. Zasłaniam się przed ludzkim gestem. Zasłaniam się przed odruchem czułości. Suche nasze włosy, kiedy szemrzemy, niczym wiatr wyschniętej trawy lub szczurze łapki w rubieciach naszych pustych piwnic. Poeci, którzy wymierzyli swoje życie łyżeczką do kawy, są jak ubranka ptaków. Po dwa. Albo futrzaste ubranka zwierząt. Lśniące i spływa z nich woda. Kiedy zamykają drzwi, tam wewnątrz, jak gipsowe figury ze słodkimi uśmiechami idiotów mówią, prawda? A co to jest prawda? Wzruszają ramionami, wznoszą oczy ku niebu, a są to stworzenia, które mają po dwa języki. Dwa oblicza i sztuczne wnętrzności. Kręcą się dookoła na kręgosłupa. Obracają płaskie twarze na kręgosłupach. Wieje wiatr. Wieje wiatr. Przyciskam powieki. Piszczą moje oczy rozbiegane. Miękkimi pyskami dotykają mojego serca. W świetle lamp filujących świat wyglądał inaczej. Twarze żywych, umarłych i śmiejących. Twarze odwrócone. Młode głowy ku sobie skłonione. W świetle lamp kopcących człowiek był zadowolony. Mocniej w radości, głębiej w trosce. Cienie rozchwiane odchodziły, wracały, rosły. Słowa były cieplejsze, nieśmiałe. Dym kołysał się, odpływał strumną i kołysał. W świetle lamp filujących nieskończoność była... Wystarczyło zamknąć oczy, żeby znaleźć się w czwartym wymiarze. Wystarczyło otworzyć drzwi, żeby znaleźć się na drodze do Emaus. Spotkać Jezusa, żywego, z ciała krwi i kości, który, jeszcze nierozpoznany, jadł pieczoną rybę, chleb, plaster miodu. Życie przeżywa się idąc, spotykając. W świetle lamp kopcących, kiedy nakręcano zegarek i czas, pojawiły się na ścianie znaki.
Poezja rysowana Bruna, Anetek Elfares. O tych lampach prawie wszystko wiedział Weta Zdrochowicza. Prawie! Bo wszystkiego przecież nikt nie wie. Ani o swoich narodzinach, ani o śmierci. Kiedy myślę o nim i o jego księdze, widzę go. Jego oczami. W świetle lampy kopcącej z ogromnym cieniem przestrzelonej głowy na ścianie. Edward Stachura, życie to nie teatr. Życie to jest teatr, mówisz ciągle. Opowiadasz maski, coraz inne, coraz mylne się nakłada. Wszystko to zabawa. Wszystko to jest jedna gra. Przy otwartych i zamkniętych drzwiach to jest gra. Życie to nie teatr, ja ci na to odpowiadam. Życie to nie tylko kolorowa maskarada. Życie jest straszniejsze i piękniejsze jeszcze jest. Wszystko przy nim blednie. Blednie nawet sama śmierć. Ty i ja, teatry to są dwa. Ty i ja. Ty! Ty prawdziwej nie uronisz łzy, ty najwyżej w górę wznosisz brwi, nawet kiedy źle ci jest. To nie jest źle, bo ty grasz. Ja duszę na ramieniu wiecznie mam. Cały jestem zbudowany z ran, lecz kaleką nie ja jestem, tylko ty. Dzisiaj bankiet u artystów. Ty się tam wybierasz. Gości będzie dużo. Niedostępna tyraliera. Flirt i alkohole. Może tańce będą też. Drzwi otwarte. Zamknął potem się. No i cześć. Wpadnę tam na chwilę, zanim spuchnie atmosfera. Wódki dwie wypiję, potem cicho się pozbieram. Wyjdę na ulicę. Przy fontannie zmoczę łeb. Wyjdę na przestworza. Przecudowny stworze, wiesz. Ty i ja. Teatry to są dwa. Ty i ja. Ty! Ty prawdziwy nie uronisz łzy. Ty najwyżej w górę wznosisz brwi. Ja duszę na ramieniu wiecznie mam. Cały jestem zbudowany z ran. Lecz gdy śmieje się, to w krąg się śmieje świat. Dziękuję. Teraz jeszcze drugi wiersz, czyli Edward Stachura, Konfiteror. Bosi na ulicach świata. Nadzy na ulicach świata, głodni na ulicach świata. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Zgroza i nie widać końca zgrozy. Zbrodnia i nie widać końca zbrodni. Wojna. Nie widać końca wojny. Moja wina. Moja wina. Moja bardzo wielka wina. Zagubienie w dżungli miasta. Moja wina. Obojętność, obieć straszna. Moja wina. Bez miłości, bez czułości. Moja wina. Bez pardonu wśród betonu. Moja wina. Na kamieniu rośnie kamień. Moja wina. Manna, manna, narkomanna. Moja wina. Dokąd idziesz po omacku? Moja wina. Nie słychać końca płaczu. Moja wina. Jedni cicho upadają. Moja wina. Drudzy ręce umywają. Moja wina. Coraz więcej wkoło ludzi. Moja wina. O człowieka. Coraz trudniej.
Moja wina. Moja wina. Moja bardzo wielka wina. Dziękuję. Prawdziwie nie uroni róży.
posłuchaj szum gitar. Ja wiem, mówi, że będzie szkoda nas. Dlatego wciąż nie ruszam stąd, bo może się stanie raz wiele cud. I przyjdziesz na pieśnię i powiem. Jestem głodny. Czy zapasy zostały już wyczerpane? Nie mam już ani odrobinę. A wydawało mi się, że zostało trochę cieleciny z groszy. Nie, nic już nie zostało. Zjedzmy coś! Tak się dobrze zjadł. Niech panowie będą rady sami, coś! Nie, już wszystko jedno. Sam pan powiedział, że zapasy zostały wyczerpane, więc co pan miał na myśli? Musimy zjeść nie coś, ale kogoś. Zjedzmy. Nie widzę tu nikogo poza... Musimy zjeść kogoś z nas. Zjedzmy. Tak, zjedzmy. Niech pan nie będą dzieci. Nie możemy wszyscy trzej wołać, a ten zjedzmy. W tej sytuacji jeden z nas powinien powiedzieć. Proszę, niech panowie będą łaskami się poczęstować. Kto? A to właśnie chciałem panu zapytać. O, nie! Mewa leci! Mewa. Może to brutalne, co powiem, ale muszę przyznać się do okropnego egoizmu. Od zawsze byłem samolubem, jeszcze w szkole powszechnej. Drugie śniadanie zjadałem zupełnie sam i nie dzieliłem się z nikim. Bardzo ładnie. Ale trudno. Zrobimy losowanie. Doskonale. To najlepsze wyjście. Będziemy losowali według następującego systemu. Najpierw jeden z panów wymieni jakąś liczbę. Potem drugi z panów jakąś inną liczbę. Na końcu ja również głośno wymienię jakąś liczbę. Jeżeli zdarzy się tak, że suma będzie parzysta, no spadnie na mnie. Ja zostanę zjedzony. Jeżeli jednak tak się zdarzy, że liczba będzie nieparzysta, no to wtedy no spadnie na któregoś z panów. Nie. Właściwie to jestem przeciwnikiem hasardu. Co będzie, jeżeli pan się pomyli? Panowie mi nie ufają, trudno. Trzeba znaleźć inne wyjście. Jesteśmy ludźmi cywilizowanymi, tak? A to całe losowanie to pozostało się póki ciemnocy. Ordynarne zabobon. Zawsze możemy zorganizować wybory powszechne. To jest niezła myśl. Parlamentarny się przeżył. Jeżeli pan pamięta, że chętnie będę władzę. Nie, precz z tyranem. A więc wolne wybory. Tajne. Ale bez żadnych bloków. Każdy kąt kandyduje samodzielnie. Tak. Oto kapelusz. Będziemy do niego wrzucać karteczki z nazwiskiem kandydata. Ja nie mam biura. Chętnie panu pożyczymy spokojnie. A to biureczko. Dobry. Piratka. Jeżeli głosujemy jako ludzie cywilizowani, to nie możemy pominąć etapu propagandy przedwyborczej, która na całym kulturalnym świecie poprzedza właściwowalcę. Jeżeli pan się ubiera... A to agitudny, byle szybko. Otwieramy więc. Kto pierwszy na trybunę? Może pan? Bo nie. Nigdy nie byłem dobrym mówcą. Ale to pan rzucił projekt. Niech więc pan zaczyna. Pan będzie życzył. Panowie, my ludzie prości, proszę nas traktować bez pochopu. Dokładnie, bez słodkich słówek. Żądamy surowej prawdy. Koledzy, zebraliśmy się tutaj... Streszczak. Bierzemy się do pracy. Zebraliśmy się tutaj, ażeby rozwiązać palący problem zaopatrzenia w żywność. Koledzy, ja nie powinienem być brany pod uwagę jako kandydat. Ja mam żonę i dzieci.
Nieraz o zachodzie słońca siadywałem w ogrodzie i huśtałem dzieci, a żona haftowała, dopóki był jasno. Panowie koledzy, czy widzicie ten łagodny, spokojny obrazek? Czy to was nie wzrusza? Nie jest żaden argument. Kiedy chodzi o dobro ogólne, takie sentymenty nie grają żadnej roli. Dzieci mogą huśtać się same. Nawet lepiej. Nawet lepiej. Do ogródka jadowskiego, na karuzel albo na huśtawkę. Dzieci, to nie jest żaden argument. Ależ koledzy, gdy byłem jeszcze małym pacholęciem, słyłem ambitne plany. To prawda, że nie dość pracowałem nad sobą i nie osiągnąłem tego, co zamierzałem. Ale czuję, że nie jest jeszcze za późno. Jeszcze niejedno da się naprawić, przyrzekam, że nie będę się już opuszczał. Zaniedbywał w dążeniu do celów. Będę ćwiczył wolę, kształtował charakter. Zdobywał wiedzę, aż osiągnę to wszystko, co jeszcze na mnie czeka. Stanę się kimś. Właśnie! Stanę się kimś! Chcemy jeść! Niech pan chwilę zaczeka. 3, 4. Chcemy jeść! Chcemy jeść! Nie radzę, stanowczo nie radzę. Bracia stołownicy, jestem człowiek nieuczony i mówić dużo nie lubię. Robić to co innego. Już od najmłodszych lat interesuje mnie sztuka kulinarna. Nie samo jedzenie, nie. Ja jestem mało wymagający i jeść nie lubię. Zjem byle co takie tam, a co najważniejsze, jem bardzo mało. Wprost minimalnie. Co ja mówię, ja w ogóle nic nie jem. Jeszcze parę lat temu tam sobie co drugi, trzeci dzień jakiś tam kawałeczek spugnąłem, ale teraz z jedzeniem skończyłem raz na zawsze. Ale praca nad posiłkiem stała się nadością mojego życia. Patrzeć jak inni jedzą i im smakuje, tej nagrody tylko żądam. Od siebie jeszcze dodam, że jestem specjalistą dań mięsnych. Moje sosy nie mają sobie. Tyle chciałem państwu powiedzieć. Brawo! Brawo! Pozdrawiam was głodni. Będę mówił krótko, po żołniersku. Po pierwsze, nie chcę wpływać na wasze opinie. Sami zadecydujecie. Jestem tylko waszym sługą. I wola wasza jest dla mnie święta. Zjem, co mi dadzą. Po drugie, nie mam na czym się rozwodzić. Jestem niestrawny. Zawsze byłem łykowaty, kościsty i cienki. Mam faszerowane żebra, wyciętą wątrobę i jedną nogę krótszą. Co tu ukrywać? Po trzecie, nie chcę być demagogiem i lubię jasne sytuacje. Jeżeli mnie nie wybierzecie, wówczas ten drugi dostanie łódzko i polędniczkę. Ja zadowolę się resztą i ozorkiem. Wszystkim, którzy by mieli jakieś zakusy, mówię tutaj jasno. Do Zorka nie zrezygnujemy. Brawo! To wszystko. Nie lubię gadaniny, filozofii, mięciaków. Brawo, szkodzu! I co? Jest pan zadowolony? Był pan wspaniały, tylko ja właśnie nie mogę jeść polędnicy. Szkodzi mi. Czy nie robi to panu specjalnej różnicy? To przemówienie mną wstrząsnęło. W sprawie Ozorka jestem całkowicie poważny. Z Ozorka nie zrezygnujemy! Nigdy! No, tego pani mamy za sobą. Teraz głosujemy. Oczywiście tak właśnie myślałem, ale nie, nie ma nawet...
Twoja sprawa. Demokracja nie wyszła, dyktatura się nie przyjmie. W takich chwilach sytuację może uratować tylko jednostka, gotowa do poświęcenia, pełna zapału. Drogi szanowny kolego! Nie, ostrzegam, że nie będę słuchać. Słuchaj pan. Szanowny i drogi panie, od początku dostrzegliśmy panu z kolegą coś, czego nam brakuje. To właśnie ten zapał, gotowość do poświęcenia. No co to wam powiem? W życiu nie widziałem lepszego człowieka. Pan tęskni, aby przejść do naszej pamięci jako jednostka koleżeńska, pomocna, skromna, apetyczna. Nie, nie chcę. Nie chcę. Nie chce pan zostać ochotnikiem. Nie. To ochotnik. Odmawia pan! Tędy pan zaufany kolega! Nie chce pan! Nie. Odmawia pan stanowczo! Odmawiam kategorycznie! Wie pan, nigdy nie miałem powołania do wielkości. Zawiodę się na pana. Miałem pana za uczciwego człowieka. Patriotę naszej klasy. A pan okazałeś się zwykłym łajdakiem. Przegnał pan. Dokładnie. Zawiedliśmy się na pan. Ale może wobec tego ma jakieś inne wyjście. Słuchamy. Wyjście? Proszę bardzo, żądam tylko sprawiedliwości. Zdumiewa mnie pan. Czego? A skąd ma pan pewność, że sprawiedliwość nie obróciłaby się przeciwko panu? To znaczy, nie wsparłaby pańskiej kandydatury. Ależ to zupełnie proste. Od dziecka byłem nieszczęśliwy. Nic mi się nie udawało, a okoliczności obracały się przeciwko mnie, dlatego więc... Więc uważa pan, że teraz sprawiedliwość wynagrodzi pan te wszystkie lata nieszczęścia? Tak. Zabawne, że żądają sprawiedliwości zwykle ci, którym nigdy nic nie wychodzi. Ja się zgodzę na wszystko, pod warunkiem, że będzie to sprawiedliwe. Czyli pod warunkiem, że pan zostanie wydany? Nie, to są już insynuacje. Żądam najpierw sprawiedliwości. Panowie, czytajmy. To będzie trudne. Ja się nie rozumiem. Nie. Panie kolego, czy ma pan łatwy? Ja? No. No, jakby to powiedzieć. No. Tego. A pan szef? Niestety, nie mam zadania. Jestem zupełnie sierotą. Nie, nie rodzice. No, właśnie to samo chciałem powiedzieć. Nie. Ja prawdę mówiąc, to nigdy nie miałem rodziców. Nigdy. A pan? Siadam, mamusiu. Pewnie opakuje mnie teraz w swojej samotności biedna mama. Wydaje mi się, że sytuacja jest zupełnie jasna z punktu widzenia sprawiedliwości. Że z czystym sercem skrzywdziłby pan sierot. Nie drugi pan. Gdyby którykolwiek z nas, sierot, nie był taki zot. Byłby to policzek mnie za elementarną sprawiedliwość. Nie bądź się sierotstwo, to jeszcze jedzenie. Nie drugi panie. Tym bardziej, jak sam pan wspominał, pańska mamusia i tak już pana odłapuje, także to żadna różnica. Ale może moja mama też już nie żyje. Ostatnio słabo się czuła, a tak dawno nie było mnie w domu. Zachowuje się pan jak dziecko. Jakie możemy mieć na to dowody? No jakie? No mówię przecież, że słabo się czuła, jak wyjeżdżałem. A tyle się ostatnio mówi o tych chorobach współczesnej cywilizacji. Nie, proszę pana, pańska mamusia na pewno ma się cieszyć. Daję panie. Nie wierzę. Po co ty nasi biedni rodzice? Czy pamięta pan te długie, jesienne wieczory, kiedy dziećmi jeszcze będą? Sposób przydawać te zapałki przychodnią? Niech pan o tym nie wspomni. O tym najlepiej zapomni. Zdaje się, że słyszy jakiś głos na dalekim morzu. Oczywiście. Ludzka biedna nic dla pana nie znaczy. Ci egoistyczni chowani mamy z tym. On miał piłkę, kiedy był mały. Piłkę i nie siadł. O, pomocy! No, kiedy naprawdę teraz już słychać wyraźnie. Faktycznie ktoś płynie w naszą stronę. Sieroto, zawsze wiarko żywiejesz. Wiem, może to ktoś z jedzeniem. Widzę, że płynie posługując się tylko jedną ręką, drugiej ma jakiś tak. Może pan wycyje. Tam, widzę go. Tak, to ktoś mój duży. Ale pomocy. Serdecznie dziękuję. No, pan może coś do jedzenia.
Sam bym chętnie coś przekonał się z miłą jeszcze przed śniadaniem. Ależ to pan! Nie, naprawdę, jaki niezwykły zbieg okoliczności. Panowie się znają? Jeszcze by nie. Od 10 lat dostarczam panu pocztę. Nie wiedziałem, że znajduje się pan na morzu, ale doskonale się składa. Mam dla pana depeszę. Depeszę dla mnie? Tak. Właśnie zmierzałem do pańskiego domu. No dobrze. Kiedy zmyła mnie pan, spływam nieźle, na szczęście. Oto ona. Panowie wybaczą. Ten mundur jest prawdziwy. Prawdziwy. Tylko mokry. Pan rozumie, jak się wpadło do wody. Hurra! Co się stało? Ależ panowie. Spotkał mnie ciężki los. Moja matka nie żyje. Głupi to na szczęście. W związku z tym zwracam panu uwagę, że teraz również jestem sierotą. Więc będziemy musieli wznowić oprawy w sprawie zjedzenia któregoś z nas. Proszę, na pewno będą to pan z listonosze. Pan obraża funkcjonariusza na służbie. Ile pan mu zapłacił? A może jesteś tylko legalnie z wyłady szkolnej? Oskarża mnie pan bezpodstawnie. Proszę spytać listonosza, czy byłem z nim w zmowie. Doskonale, zapytajmy. Jeżeli odpowie tak, wtedy pana bez apelacji minie. Jeżeli jednak zaprzeczy, to wtedy zjemy listonosza. Ale co to tak? Ale człowiek co tym wszedł, a tu od razu go zjadasz? Dlaczego to ponowne? Właśnie dlatego. Pan się doskonale nauczy. Pan jest już zupełnie świeży. Przepiękna. Najlepiej zjedz mi w oko. I to masz sobie. Jednego na pieczenie, a drugiego na przystawki i na kompot. Można też ewentualnie ten do marynaty i na później. Próbujemy przekonać. Jednego nadziejemy drugą. Może przynajmniej pan listonosz nie jest sierotą? My tacy opuszczeni, bezdomni, trzeba by się go zapytać. Nie wie pan co? Z tego drugiego chcemy was dość dużo. Ale jaki tam burgund może być listonoszem? Tak. Ma pan rację. Jako burgund jestem biedny, natomiast jako listonosz jestem całkiem na poziomie. Jak pan złoży fałszywe zeznania, że byliśmy w zmowie, to zaskarżę pana do dyrekcji poczt i telegrafów. Proszę się nie obawiać. Mam za sobą 30 lat nienagannej zły. Szkoda czasu. Był pan w zmowie sypany? Tak czy nie? Jeżeli tak i śmierć jego mam się sfingowana, dostanie pan dyrekcji i trochę pocztu. Jeżeli jednak nie, wtedy zjemy pana. Jego listonosza właśnie. Zaklinam pana, niech pan nie pozwoli sobie złamać charakteru! Niech pan się nie obawia. Jestem uczciwym pocztowcem starej daty. Nie można mnie przekupić innym mereczkami. Możemy ewentualnie dorzucić jeszcze kolanko, ale przydatne na więcej nas nie stać. Nie, panie. Widzi pan te dwie złote trąbki? Honor tych trąbek ceny na sumie ponad wszystko. Do widzenia państwu. Nie, niech pan nie odchodzi! Niech pan zaświadczy, że nie byliśmy w zmowie! I koledzy teraz widzą, że z punktu widzenia sprawiedliwości nasza sytuacja jest jednakowa. Wszyscy jesteśmy sierotami. Tak, panie kolego, nie, pan się tu jest ze sobą. Ale jak to? Sieroty, sierotę? To wszyscy straciliśmy rodziców. Nie stawia nas jeszcze na jednym poziomie. Trzeba rozpatrzyć sprawę, kim byli nasi rodzice. Mój Boże, po prostu rodzice! A kim był pański ojciec? A wie, jak już tak będzie potrzebny? Oczywiście. Mój ojciec? Kancelistą. A po co? Przepraszam, zapomniałem wziąć pokwitowanie. Tak mnie panowie zagadali o zjedzeniu człowieka przez człowieka, że straciłem głowę. Gdzie mam to pisać? Tutaj proszę. Kawał drogi musiałem przewracać. Do widzenia! A więc pański ojciec był kancelistą. Tak właśnie myślałem. A czy wie pan, kim był mój ojciec? Nie. Był biednym drwalem analfabetą. A ojca mojego kolegi w ogóle nie było. Jego matka poczuła go na skutek ciężkich zamartwień spowodowanych nędzą. Kiedy pański ojciec wziął wygodnie w ciepłym biurze, zapisując arkusze w sprawie arystokracji, mój ojciec wziął to z tym papierówki, żeby pański ojciec miał na czym pisać.
Pan hrabia mnie nie poznaje. Swojego starego jamna pan hrabia nie poznaje. Przecież to ja uczyłem pana hrabia rodziny kutu. I to pan hrabia się pani. Precz! Jakie to szczęście, że moje stare oczy znowu widzę pana hrabiego. Przysypał w starszym niepokoju. Nie przywiadomo. No i stary, co pan hrabia nie wpływał po to, to ja nie mogę trzymać dłużej. Gdzie pan hrabia, tam i ja. I los pana hrabiego, taki nie mógł. I skoczyłem do morza i płynę. Aż to widzę? Pan hrabia, co za szczęście. Ja nie, proszę natychmiast puścić się tej tratwy i utonąć. Słucham pana hrabiego, co za szczęście. Co za szczęście. No, człowieku, nie puszczajcie się, pozwólcie tutaj. Utonął. A więc widzi pan, że sprawiedliwość i ono. Tak, tak, widzę. To pan jeździł na kucu, gdyby mało, to pan mieszkał w pałacu. Ja na kucu! Mojego ojca niestety było nawet na kucyka. Pan nie wpisuje wspomnienie swojego własnego dzieciństwa. Nie, to jest szczyt wszystkiego. Czy chce pan coś to powiedzieć, to ja jeździłem na kucu? Oczywiście. Sam pan to przed chwilą powiedział. Nie, to przechodzi wszelkie pojęcie. Oświadczam kategorycznie, że z żadnym kucem nie miałem nic wspólnego. A nie tym bardziej ja! Mój ojciec nawet nie znał słowa kuc. Tu przecież analfabetą. Biedny kuc. Nikt się do niego nie chce przyznać. Nie żal panu zwierzęcia! Zawdzięczam mu pan szczęśliwe chwile swojego dzieciństwa. Pan tego kuca. Ale ten lokaj. Jaki lokaj? Panie kolego, czy pan tutaj widział jakiegoś lokaja? No. Stąpio! Czy staje pana traktować jako partnera w dyskusji? To ma halucynację. Wariacza! I właśnie dlatego, jako jednostka nieodpowiedzialna, powinien się pan poddać przewodnictwu ludzi, którzy wiedzą czego chcą. Powinien pan zostać wyeliminowany ze społeczeństwa. Najlepiej drogą odpowiedzi pana traktować społeczeństwo. Podać te małe łyżeczki? Oczywiście. Wszystko musi dbać się przepisowo. Jesteśmy ludźmi kulturalnymi. Po jeden czy po dwa może? Podwa. Tak serdecznie. Proszę pana. Ale sztuczny to ma prawidłowo przez mnie. Proszę pana, ja jestem zatruty. Kompotyle bliżej środka. Słowo daję. Ja nie chciałem panu mówić, ale żal mi się panu zrobiło. Wyczyścić. Ja się przecież nie uchylam. A tak tylko z życzliwości. Sam lubię dobrze zjeść i wiem, jak czasem ma końcu gubić człowieka. Zaczynamy. Ale ja nie mówię, że to nie uleczalne. Przeleżę sobie dzień czy dwa i mi przejdzie. Tu się położę, żeby panu nie przeszkadzać. Naprawdę. Dobra, może pan nie trochę przesadza. Wystarczy? Jeden dzień. Znają panowie to przysłowie? Czy masz zjeść dzisiaj, zjeść jutro? Nie. No, dobra. Powiedzmy, wystarczy kilka godzin. Nawet godzinka. Już raz. Dobrze. Ale czy mogę dać panu ostatnią poradę? Jaką poradę? Ściśle zawodu. Kulinarną poradę zupełnie apropos. Czy nie uważają panowie za właściwe, żeby królowi? Cóż nie. Nie pomyślałem o tym. Co to na to? Pojadę. A potem zgrzytać w zębach? Lepiej nie pomyję. Oj, to co? Higiena to podstawa zdrowego odżywiania się. Bakterii co prawda nie widać, ale czuję jakieś sensy. Ma pan rację. Czystość osobista jeszcze nikomu nie zaszkodziła. Wręcz przeciwnie. Jest podstawą zdrowego i długiego życia. Ja już nie jestem pan ręczniczek. Czyli panowie zamówili nieodwalnie.
byłem widocznie jeszcze niedoświadczony i niedojrzały, ale teraz widzę, czy mam rację. Jeszcze nic straconego? Byłem podłudny tutaj z pańskie argumenty. Nareszcie pan zmądrzał. Zaczynają się panu budzić ludzkie uczucia. Wydaje mi się, że tyle już wystarczy. Nie, jeszcze między palcami. Więc wracając do rzeczy, muszę panom powiedzieć, że zaczyna się we mnie budzić nowy, lepszy człowiek. Ale a propos, panowie zdecydowani są, tak? Mój panie! Dobra, dobra. Więc o czym ja to mówię? A, nowy, lepszy człowiek. W końcu to zupełnie co innego zostać zjedzonym jako zwykła ofiara przemocy, a co innego jako nowy, lepszy człowiek, który z własnego poświęcenia, ale pan mi daje słowo, że to postanowione. Słowo honor. Trudno. A więc daje to poczucie satysfakcji, wolności i swobody. Panie kolego, nie jak pan podarł. Tylko proszę sobie nie myśleć, że jestem zwykłym, bezwolnym surowcem. Nikt tego nie lubi. Może być na tyle, że tak pana postrzegamy. Przejdzie pan na naszych żołom pamięci jako bohater, świetlana postać. Naprawdę wydaje mi się, że dalej mam już dosyć. Prawda, prawda. Właściwie to prawa też jest zupełnie czysta. Biorę ręcznik i wychodzę. Nie, nie, nie. Prawie też by się tak troszeczkę przydało. Jak pan sobie żyć? Przydałoby się trochę schody. Możemy to teraz puścić. Możemy jeszcze chwilę poczekać. Czekać? Kiedy panowie są godni? Nigdy! Jeszcze tylko brawa już pan. Teraz, kiedy przejrzałem, nogi nie grają dla mnie roli. Tylko kilka słów. No to proszę. Wolność to nic nie znaczy. Dopiero prawdziwa wolność to znaczy coś. Dlaczego? Bo jest prawdziwa, a więc lepsza. Wobec tego, gdzie szukać prawdziwej wolności? Pomyślmy logicznie. Jeżeli prawdziwa wolność to nie to samo, co zwykła wolność, to wobec tego, gdzie jest prawdziwa wolność? To jasne. Prawdziwa wolność jest tylko tam, gdzie nie ma zwyczajnej wolności. A gdzie jest sól? Pan przerywa w takim momencie. I dlatego właśnie... Że wie. Znalazłem te cielęciny z groszkiem. I dlatego właśnie robię nagrał proszę. Ale ja nie mam ochoty. A poza tym. I dlatego właśnie. Co poza tym? Czy pan nie widzi, że on już jest szczęśliwy? I jedno wiem, nie poddam się. Ze wszystkich sił próbować chcę. I kroków wstecz to ważna rzecz. Wy z drogi mej zabierajcie się. Tam był za chwilę w trzeciej klasie, prawda?